Agenci CBA bezzwłocznie po otrzymaniu polecenia prokuratury weszli do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie i zabezpieczyli protokoły i nagrania posiedzeń KNF-u. Agenci CBA zabezpieczyli wszystkie wymagane materiały dowodowe, które były objęte postanowieniem prokuratury. Te dokumenty i nagrania nie znajdowały się w samym gabinecie przewodniczącego, lecz w innych jednostkach organizacyjnych KNF-u. Tego samego dnia dokonano przeszukania w mieszkaniu byłego przewodniczącego KNF-u i w jego gabinecie. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych.